Jak nie urok, to sraczka. Ale myślicie, że to był dobry pomysł, żeby zacząć od czegoś mniejszego i zobaczyć, jak to jest? Kojarzy mi się z zapachem z toalety chemicznej. No elegancko. W czapkę wskoczyłaś? Tak, bo trochę się pideszcz. Widać, że było to zalane wodą. Znaleźliśmy morski traktor. Nie ma to jak podróżowanie po angielskim wybrzeżu. Jak nie urok, to sraczka. Ale jedna rzecz, która zawsze mi się podobała w Anglii, to podejście ludzi. Każdy siedzi za fajerą i się śmieje. No, no bo co można zrobić? No droga jak droga, do oka nie wyjmiesz, tak? No. Tu fajnie jeszcze z taką, widzisz, robił przyczepką, jest. Najważniejsze, że pogoda dopisuje. No tak. Bo najgorszy to wiatr. A że pada to. Pogoda po prostu super jest. Najbardziej uwielbiam, jak wjeżdżam na najazdy. Monika mi pokazuje mniej więcej, dokąd mogę wjechać, ale ja jej nie widzę. I jej się pytam, widziałaś mnie w lusterku? Ona mówi, że nie. No to ja też cię nie widziałem. Też tak macie ze swoimi kobietami, chłopaki? Jak już zauważyliście, przyjechaliśmy na kemping. Kemping nazywa się JF Tucker. Zdecydowaliśmy się, żeby tu przyjechać, ponieważ są z nami nasi przyjaciele Patrycja i Damian. Dotarli tutaj swoim nowym campervanem. Pewnie się zgodzą, żeby go pokazać, ale muszę troszeczkę nad tym popracować. Także pomyślałem sobie, że przekupię ich jakimś dobrym jedzonkiem. Zrobię sałatkę z łososiem i oliwą marokańską. No, także zabieram się do roboty. I robię im w sumie taką niespodziankę, bo nawet nie wiedzą, że tam zaraz do nich przyjdę z takimi darami. Tak sobie pomyślałem, że warto się napić ciepłej herbaty, a że mamy jeszcze sporo marokańskiej, także przygotuję dla nich, na pewno się ucieszą. Na kempingu są toalety, prysznice. Cena troszeczkę wysoka mi się wydaje, bo nie ma tu jakichś luksusów, nie wiadomo jakich, i zapłaciliśmy 12 funtów od osoby. Także 24 funty za jedną noc. Podobno w tygodniu jest taniej, kosztuje 10 funtów od osoby. To i tak mi się wydaje, że jest dosyć wygórowaną kwotą. Tak myślę. Ale chyba zapomniałem wam powiedzieć, gdzie dokładnie jesteśmy. Jesteśmy niedaleko miejscowości Bybury-on-Sea. Powiem wam, że widziałem kitesurferów. Wyobraźcie sobie, pada deszcz, fale, wiatrzysko, oni śmigają. No jest dopiero zajawka. Może kiedyś i ja spróbuję, ale teraz jestem bardzo głodny i idę coś zjeść. Witamy was w campervanie Damiana i Patrycji. Dobrze, że jest tutaj dużo miejsca, no to się możemy wszyscy pomieścić, u nas jest troszeczkę mniej. Muszę wam powiedzieć, że mi się podoba ten stolik, że we czwórkę się tu spokojnie mieścimy. No i to ustawienie szyby są takie trochę inne. Tak, ale o tym za chwilę. Co was skłoniło do zmiany campervana, bo mieliście tę piątkę wcześniej? No mieliśmy wcześniej tę piątkę, bo chcieliśmy od czegoś zacząć, nie? Mhm. Tę piątkę to taki fajny wybór był, bo wtedy pracowałem na etacie. To używałem normalnie jako takie dzienne auto moje, nie? Na co dzień na zakupy, do pracy. Tak, a w międzyczasie, w weekendy? Na weekendy, te piątkę. Ale myślicie, że to był dobry pomysł, żeby zacząć od czegoś mniejszego i zobaczyć, jak to jest, jak się mieszka w campervanie, jak się podróżuje? To jest dobry start? Myślę, że bardzo dobry to jest taki start, bo nauczył nas ten mały van takich minimalizmu, że tak. Musimy zabrać mało ciuchów, mało rzeczy ze sobą. I teraz pomimo to, że mamy duży camper, możemy zabrać dużo więcej rzeczy
To dalej połowa szafek jest pusta. O, to elegancko! Połowa szafek pusta. To gratulacje. Gratulacje. Na razie są puste. Na razie, powolutku. Dobra, słuchajcie, to zdróweczko i zaraz nam Damian opowiesz kilka słów technicznych. No, to marokańska, tak? Marokańska. Kojarzy mi się z zapachem z toalety chemicznej. No elegancko powiem ci, no to wszystko w temacie, okej? Okay. Ale zapach... Pierwszy raz się z taką opinią spotkałem. A propos słodkości, ja i tak nie słodziłem. To dobrze. Tak, to co ciągłej słodkie. Diecie. Tak, znaczy, no, też jest dodałem cukru, ale nie tak jak Marokańczycy. Nie wiem, zapach jakoś ze smakiem się skojarzył. Chociaż nigdy nie próbowałem tego. Płynu z toalety nie. Przecież wszystko przed tobą. Nie wiadomo, jak ten dzisiejszy wieczór się zakończy. Co będziemy pili na koniec. Nie wiem, taki żarcik. Mamy różowy i niebieski. Chyba my też takie mamy, jak zabraknie. Różowy i niebieski. Dobra, słuchaj, powiedz parę słów na temat campervana swojego, naszego. Citroen Relay. 2015 roku, 2.2 albo 2.3 silnik, nie pamiętam do końca. Mhm. Trochę słaby jest, trzeba go wzmocnić, bo jest bardzo ciężki ten camper. Co tam mam? Solary, 150 W, jeden panel, dwie baterie po 110. No jak na razie na to, co mamy tutaj, tą elektrykę całą w aucie, to wszystko. Bo na razie nie masz przetwornicy, nie, ale nie planujecie kiedyś tam podłączyć, żeby mieć 220. No to wtedy będę chciał dołożyć jeszcze jeden. A powiedz mi, bo widzę, że masz trumę combo, jak się sprawdza. No, truma jest super. Ona i grzeje wodę, tak? Tak, i jest na gaz. Prądu i z gazu, nie? Damian ma tak olbrzymią butlę gazową w środku w bagażniku, że jak ją zobaczyłem, to myślałem, że jedzie gdzieś na wycieczkę do jakiegoś mobile home'u i chce tam zasilić pół kempingu. Pierwszy raz widziałem taką. Do Maroka ja na też. Rok. Wiesz, to ma ale... chyba ze 30 litrów, mi się wydaje. No, litrów więcej, tam jest chyba 19 kilo. 19 kilo to jest coś około 40 litrów gazu. No ale może biorąc tak, pod uwagę, nie, druga jaka była jest mniejsza, nie? Taka pogoda, zapasowa, jakby się ta skończyła. A jakby się ta skończyła? No. Ale biorąc pod uwagę, jaka jest często pogoda w Anglii, więc może to, że ogrzewanie jest też na gaz, no i wiadomo, że jak pada deszcz, to nie ma prądu, więc może no, ta truma po prostu potrzebuje. Jeździmy co weekend, kupiliśmy ten samochód w kwietniu. No właśnie, jak długo wam starcza? W kwietniu, no to ta butla już tu była i my jeszcze jej nie skończyliśmy. Nie. Cały czas jeździmy na tym gazie, który był. Państwo, w których kupiliśmy to auto, byli tym autem, nie wiem, 3 czy 4 razy, nie? I jeszcze wozili zapasową butlę. Wow, no dużo gazu, się chyba się grzali non stop. Także nie wiem. Mam pojęcia, ale... Ten camper van jest zbudowany przez firmę tutaj angielską, tak, która zajmuje się przebudową... Wali, tak? Mhm. Bardzo ładnie zrobione, spodoba mi się. W ogóle układ jest fajny. Tu nie macie ściany. Nie, to jest takie... Można to odsłonić. Tak, zrolowane, chowa się tutaj. A, chowa się tu. Aha, i to jest na suwaczek, tak, że można to zamknąć. Także tak, to fajny patent. Ale zimno się od razu zrobiło. Zimno jest, no. Jak świeci słońce, to jest gorąco. Jak otworzysz to, to po prostu to izoluje, izoluje, nie? Bardzo izoluje. Czy jak jest taka pogoda jak dzisiaj, albo troszeczkę nawet lepiej, ale nie ma jakiegoś dużego słońca, to w ogóle nie rozkładamy tych mat na szybę, nie? Ale jak jest gorąco, to musimy rozłożyć, nie? Bo tak to wystarczy tylko to, nie? Żeby tutaj oddzielić tę kabinę. Tak, naprawdę. Żeby się tak nie nagrzewało, nie? Jeszcze jest jedna rzecz, która bardzo mi się tutaj podoba i do osób, które nas pytały o jakieś pomysły do zabudowy kampera przy podróży z dziećmi. Ta sofa, na której teraz siedzimy, ona się rozkłada i spokojnie tu dwoje dzieci może się przemożyć. Bo jest... jest jeszcze przejście na zewnątrz, także może normalnie nie dochodzi, do samego końca. Gdzieś tak dobrze. Okay. Także fajne rozwiązanie. Bardzo i tam gdzieś podoba. Pod spodem mam jeszcze jedną poduszkę taką, która wchodzi tu w to miejsce. Nie? Aha. I się bardzo łatwo rozkłada, tylko się rozsuwa to. No. Dobra, może spróbujemy mojej sałatki. Może sobie już tutaj teraz posiedzimy trochę. Fajnie było was gościć w waszym campervanie. Was gościć? U was fajnie gościć. Jak ja powiedziałem? Fajnie was było gościć. Tak. Fajnie było u was gościć, o to mi chodziło. Ja to zawsze... Jak zwał, tak zwał. Przekręcić. Miło było się spotkać. Tak, super. Fajne są tu rozwiązania. No właśnie, a co myślicie o tych miejscówkach? Bo my ostatnio mieliśmy problem ze znalezieniem takiej dzikiej miejscówki, jeżeli już to... Płatne parkingi i to, nie wiem, 40-50 funtów za nockę na przykład. Jak wy sobie z tym radzicie?
No my tak specjalnie jeszcze specjalnego doświadczenia z takimi dzikimi miejscówkami to nie mamy. Tą pierwszą, co mieliśmy, raz to była w Christchurch dopiero na tej drodze. Mhm. A tak to no, staramy się szukać jakichś takich mało płatnych, ale żeby takie to było farmy, coś takiego jak tak, tutaj. Żeby to było jakoś zalegalizowane. Camping, ale, ale ostatnio przejechaliśmy z tego Christchurch do Pool przy Sandbanks. Staliśmy przy drodze na parkingu i parking kosztował 25 funtów. Ale w dzień. Za dzień. Tak, w dzień. To jest drożej niż na kempingu w sumie. A to jest ulica, gdzie nie możesz nic zrobić tak naprawdę. Tak, że była... Ale chcieliśmy sobie poplażować tak normalnie na plaży, żeby wyjść na plażę. Ale drogo. Drogo. No właśnie my to zauważyliśmy, że jest drogo. To drogie są ogólnie kempingi. Drogie tutaj, są kempingi. Taki normalny kemping, teraz jak ja patrzyłam ostatnio na Park for Night, gdzieś tu w okolice nawet, to niektóre były po 35-40 funtów za drogę. Także to jest drogo. Trzeba coś zjeść chyba, bo ja już nie mogłem się oprzeć i zjadłem pana. Pyszna twoja sałatka. My zaraz będziemy próbować. Dobra, to zabieramy się i jemy. Dobra. Dobre, tak, jajecznicę robię z chorizo, jeszcze z Hiszpanii. Jeszcze nie zdechła? Nie. W czapkę wskoczyłaś? Tak, bo trochę siąpi deszcz. Oj, tam. Przesady, my już mamy śniadanko gotowe, ale idę do Patrycji i Damiana, bo oni mają jakiś tam toster. Ja zobaczę, co to jest. Może się nam przyda? Może wam się przyda? Zobaczmy, jak oni to robią. No idę do ciebie, Patrycja, zobaczyć, jak ty robisz te tosty. Hej. Co zobacz, ty tutaj masz? Jakie mam cudo takie. No. Otwieramy. I to jest... są sandwiche gotowe. I to jest na palniku normalnie to robisz? Na tych dwóch. To jest takie coś. Tak to wygląda. Okej. To jest żeliwne czy to jest metalowe? Chyba żeliwne. Nie mam pojęcia, musielibyśmy poczytać. Na dwóch tych przypiekasz. Gotowe mamy. Piękne. 5 sekund śniadania. Elegancko to wygląda. Może sobie kupimy. Polecam, super jest. Wypróbowane. Widzę niebieskie chmury. Po śniadaniu idziemy się przejść. Na 100%. Monia gotowa już? Tak, tych. Wczoraj je trochę podsmażyłem jeszcze na patelni, ale dzisiaj nie trzeba. Ja już nie mam patelni. Zobaczcie, jaka niespodzianka. Wyszło słoneczko. Prawie. No, prawie, no, ale no, trzeba powiedzieć, że wyszło słoneczko. No. Trochę się rozpogodziło, więc idziemy trochę pozwiedzać okolice, bo jest przepiękna. Tak, jesteśmy, tak jak już wam mówiłem, przy miejscowości Byburyon-Sea. No i zobaczmy, co kryje ta mała mieścinka, wioseczka, zwał jak zwała. Jak widzicie, to poletko za nami. Jest tutaj też ekofarma, na której uprawiane są ekologiczne warzywa, bez jakichś nawozów i tym podobnych rzeczy. Można też kupić świeże produkty, świeży chleb, jajka tam na miejscu. Także samo zdrowie. Po 10 minutach doszliśmy na plażę. Za mną jest to miasteczko, chyba raczej powiem wioseczka, no bo to jest naprawdę mała miejscowość. A plaża jest w tym momencie plażą, ale jak jest przypływ, to tutaj jest wszystko zalane. Przed nami jest wyspa, do której w tej chwili tą plażą możemy przejść. No ale oczywiście podczas przypływu wysepka jest wysepką, jest odcięta od lądu. Wysepka nazywa się Birk Island, coś takiego, jakoś tak to się mówi. O, to jest właśnie wysepka. Jest właśnie tam.
Jest tu strasznie grząsko. Widać, że było to zalane wodą. No i dopiero nieśmiało wychodzące słońce zaczyna to wszystko osuszać, ale trochę się topimy i lgniemy w tym. Przypływ nam już niegroźny, bo znaleźliśmy morski traktor. Także jak plażę zaleje woda, to za 3 funty można się przedostać na drugi brzeg. Pierwszy raz widzę coś takiego. Potężna maszyneria. Niedawno archeolodzy tutaj w tej okolicy znaleźli ślady osady z 1300 roku przed naszą erą. Także od tylu lat już tutaj ludzie nieprzerwanie mieszkają. No, miejsce do mieszkania jest naprawdę piękne. Patrycja, co myślisz o tym, Monia? Pięknie. No super. Ja bym chciała jest taki tu dom. Hotel. O, tam. Na tym klifie, nie? Z widokiem. Z widokiem. Wszystko. Jakby ktoś chciał, to można przylecieć nawet helikopterem. Za mną jest lądowisko. No i robi się coraz goręcej. Z tego miejsca dobrze widać farmę, na której zaparkowaliśmy. To całe brązowe takie połacie, to są właśnie zaorane ziemie. I tam jest uprawiana ta ekologiczna żywność. No musi być naprawdę bardzo zdrowa, bo jest to z dala od ruchu ulicznego na samym wybrzeżu, na klifach, nad morzem. Wysepka bardzo mi się podoba. Tobie, Monika? No jest pięknie. Są takie małe, dzikie plaszki, ale ciężko do nich zejść, bo klif jest bardzo wysoki. No ale podziwiamy to wszystko z góry. Piękny widok na całą okolicę. Idziemy teraz na kawkę i na lody dogonić Patrycję i Damiana, bo słuchajcie, Damian ma trochę lęk wysokości, on się nie przyznaje, ale już tutaj mu się trochę kręciło w głowie, więc się ewakuował. Ja po tych wojażach w Maroku, no jakoś już ten lęk gdzieś mi odszedł, także jest dobrze. Teren tej całej wyspy należy do tego właśnie hotelu. I sprawdzam teraz, ile kosztuje doba, a więc no na ten moment w lipcu jest to jakieś około 500 funtów za dobę. Także piękny hotel, piękne widoki, no ale piękna cena oszałamiająca. W tamtym miejscu za mną rzeka Avon wpływa tutaj do morza. Myślałem, że można przejść na drugą stronę, żeby poeksplorować tamte klify, no ale nie da rady. Jedyny środek transportu to jest prom, który kursuje tylko w lato, a jak nie ma promu, no to 16 km pętla. Ciekawe, czy nasz ciapek by się zmieścił na tym promie. Pewnie taki malutki jest ten promik. Przy samej plaży znajduje się parking, kosztuje 12 funtów za cały dzień. No i niestety nie można tutaj zostać na noc. No ale na cały dzień można spokojnie przyjechać i tak jak tam van lifersi rozkoszować się tymi pięknymi widokami. Musimy się pożegnać z Patrycją, no, z Damianem. Super spędzony czas. O, dziękujemy bardzo za dzięki miłe towarzystwo. Cześć. 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 O, super. Powodzenia w waszych wyprawach. No ja mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze gdzieś, nie? No, fajnie, tak. Jeszcze mamy trochę czasu. Jeszcze trochę jesteście w Anglii, nie? Tak, jeszcze będziemy do końca września. Dobra, hejka. Hej. Pa. No niestety, no. Co dobre, szybko się kończy. Niestety. My też będziemy już kończyli tego vloga.
Będziemy szukali miejsca, bo zostajemy tu na jeszcze jedną noc. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Będzie ciężko na pewno, ale może gdzieś się przytulimy do krzaków. A o tym już będzie w następnym odcinku. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli ktoś nie subskrybuje naszego kanału, zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. I łapkę w górę. Dokładnie. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Hej.